Właśnie wracam z poczty, bo przyszła przesyłka. Mamy już, to znaczy Maśka mama, już wyjęła z skrzynki pocztowe awizo wczoraj. A ja od razu widziałam, czyja to paczka. Bo już zostałam poinformowana wcześniej o tym, że coś będzie. Nie zmieściło się w skrzynce pocztowej. To jest od Adeli ze Słowacji. Zgadnijcie, co tam jest. No to jesteśmy na bazie. Mam tu paczkę nadal od Adeli. Jak pamiętacie może, kto oglądał, jak byliśmy w Słowacji parę miesięcy temu, to spotkaliśmy się z Adelą. I no i ona nam dała takie szelki do kamery GoPro, którym można to nosić tutaj na klatce piersiowej. I potem sobie jeszcze jedną część do tego znalazła i powiedziała mi, że to wyślę, więc... Ale że jeszcze coś dołożyła do tej koperty. I ona to wysłała już chyba 10 albo 11 dni temu i już zaczęła się martwić, że to w ogóle nie dojdzie. A teraz widzę na kopercie, że jest napisane awizo 20 listopada 2020 roku. Tego awizo nie dostaliśmy, tak działa Polska Poczta. I dopiero 25 dostaliśmy. No i to znaczy, tak, 26 poszliśmy odebrać. Więc to trochę trwało. No, dużo tu jest. Aha, oralki. Oralki, tak. Chyba dobrze to mówię. Dwa razy. Rumba, Figaro. To tego nie znam. Teraz zobaczymy, co to jest. Coś podobnego, ale Figaro Nougat. I Trnawskie Fury. Coffee flavor. I to jest, to są cukierki zapakowane w piłce nożnej. No i oczywiście ta część do GoPro z śrubkami. No super. To zobaczymy najpierw, czy możemy a nie, kamerki nie zamocujemy, bo teraz jest używana. Ale tę część możemy zamocować, bo chodzi o to, że jak montowaliśmy tą kamerkę tutaj, to ona patrzyła albo w dół, albo do góry, bo była za blisko tego plastiku i nie mogliśmy ją w odpowiedniej pozycji przykręcić. No, myślę, że to jakoś działa, ale to musimy spróbować. Teraz nie mogę tego tak ręcznie dokręcić dobrze, bo to trzeba mieć śrubokręt. Dzięki, Adela, za paczkę. Tak, bardzo dziękujemy. To co, może spróbujemy, co jest... Tak. Jakie smaczne. To są te cukierki. Możesz dać? O, to o. Wygląda jak karmel, ale nie, miało być kawa. No. Tak, ja znam ten smak z dzieciństwa. Skądś mi się kojarzy. Tak. Bardzo smaczne. No. Dobra. To co, może jak zjemy cukierki, to jeszcze spróbujemy na spółkę taki batonik, czy czekoladkę, cokolwiek to jest. Nie zjemy wszystko od razu, bo to no nie, dużo. Nie. Słuchajcie, a tymczasem pokażemy wam, co dokonaliśmy w tamtym pokoju przedwczoraj w sumie to było. Bo wczoraj pojechaliśmy na Kopiec Wandy, tak jak widzieliście, już nie pracowaliśmy, to znaczy coś sobie tu ogarnialiśmy, ale już nie robiliśmy żadnych takich ciężkich prac, ale możemy wam pokazać, co zrobiliśmy dwa dni temu wieczorkiem jeszcze. No więc tak to mniej więcej wyszło, jak widzicie, przykleiliśmy takie trzy paski z płyty gipsowej. One tutaj mniej więcej spotykają się z ramką okna. I tutaj połączyliśmy ten stary materiał, czyli stare deski z boazerii. No, nie mieliśmy dłuższych desek, żeby to po prostu w ten sposób zrobić, więc na razie wystarczy. To jeszcze można wykończyć. Tutaj chyba tą szczelinę są takie, o ile dobrze pamiętam, wyciskane w tubie albo silikony, albo akryle. To jeszcze musimy się dokładnie dowiedzieć i potem myślę, że można to zamalować, po prostu zamalować, już tutaj nic więcej nie robić. No i jeszcze wypada coś zrobić z tym parapetem. Na razie widzicie, on jest po prostu tak wsunięty.
Więc jeśli znajdziemy jakąś większą deskę, to ją po prostu tak dotniemy, żeby już dochodziła do ramki, a jak nie, to może też tutaj po prostu wkleimy płytę i potraktujemy to jako takie rozwiązanie tymczasowe. Słuchajcie, i to samo, co widzicie tutaj, chcemy właśnie teraz, za chwileczkę zrobić w drugim oknie, w drugim pokoju, także tym się będziemy dzisiaj zajmować. Widzicie, to tutaj w tym pokoju mamy teraz bałagan, komputery, odkurzacze, bo w ten sposób sobie to wymyśliliśmy, że chcieliśmy mieć jeden pokój czysty, jeden pokój brudny. Jak pracowaliśmy w naszej sypialni, no to tam się brudziło, więc tutaj siedzieliśmy i znowu robiliśmy, montowaliśmy vlogi, coś tam pracowaliśmy na komputerach. A teraz z kolei musimy się z powrotem przenieść z tymi wszystkimi rzeczami tam, no bo zaraz będziemy tu brudzić. A jak widzicie, no to czeka nas właśnie zabudowa tych miejsc, ale mam nadzieję, że to będzie już łatwiej z tego względu, że wiemy już mniej więcej, jak to zrobić, ponieważ w tym drugim pokoju, tam za ścianą, robiliśmy już to. Przygotowaliśmy na razie dwa elementy, górny i boczny. One będą tu doklejone. Jeszcze musimy przykleić te takie klocki, których mamy też przygotowane. To będzie jakoś tak, tak, my teraz to tak po prostu pokazujemy bardzo prowizorycznie, ale... Odwrotnie nawet. Tak, ale przykleimy to ok. Tylko jest kwestia taka, że po prostu nie możemy wyrobić dużo kleju, bo ten klej szybko zastyga, więc musimy to robić takimi etapami. Przykleimy te dwie, poczekamy chwilę, jak to zastygnie, domierzymy sobie tą stronę, wkleimy tak samo takie, tylko to jeszcze trzeba dokładnie sobie popatrzeć, w które miejsce, takie dystanse, żeby nie marnować za dużo kleju, przyłożymy i jeśli to już się będzie trzymać, to wtedy przy już młoteczkiem te boczki zrobimy. Także zobaczycie to za chwileczkę. Góra jest zrobiona, bok jest przyklejony, teraz jeszcze ten drewniany element. Przybijemy, tak. Słuchajcie, nie jest idealnie, nie jest to apteka. Są jakieś szpary, ja tak mówię, no. Z tym to nie ma problemu, bo to się tym akrylem wypełni. Ale generalnie, ja już oczywiście 20 razy o tym mówiłem, prawdopodobnie będziemy się kiedyś pozbywać tej boazerii i wtedy i tak będziemy musieli to przerobić, więc nie robimy to idealnie na tip-top. Po prostu, żeby to wyglądało, żeby to przede wszystkim ochronić tą pianę, żeby to było schludne, a resztę, jak zdejmiemy kiedyś tą boazerię, to po prostu wykończymy tak, jak powinno być. Zdejmijmy, tak? Jeśli zdejmiemy. Bo teraz to już jest prawdopodobnie, a tak ogólnie ustanowiliśmy kiedyś, że zostanie. Nie wiemy, jak to będzie. Wiemy, no. Jest taka szansa. Na pewno, słuchajcie, to co teraz zrobimy z tą płytą plus ta deska lepiej wygląda, niż jakbyśmy mieli zostawić w ten sposób. No, no tak. Musicie to nam przyznać, prawda, rację. No. No co, no zrobimy jak robimy i tyle, no. Jak się chcecie czepiać, to się czepiajcie, proszę bardzo. Zrobimy przerwę na wafelek, ten, który dostaliśmy prosto ze Słowacji od Adeli. Jeszcze raz, Adela, wielkie dzięki. Słuchajcie, pogoda paskudna. Nie życzyłbym nikomu teraz na przykład gdzieś jechać rowerem, bo jest zimno, jest jeden stopień, ostro pada deszcz. Zresztą przejdę się z kamerą na balkon, to wam pokażę. Myślę, że za chwilę, jak troszeczkę temperatura spadnie, to zacznie padać śnieg. Zresztą tak jest też na prognozie, że już ma być pierwszy opad śniegu w Krakowie. Ale to tak naprawdę wszystko zależy od temperatury. Nawet jest w miarę cały, tylko połamana w dwie części. A smaczny? Przypomina gór. Bo kiedyś jak była mała, to jeździliśmy do Szwajcarii, to mieliśmy podobne tam na ferii, tam kupowaliśmy coś, co smakowało podobne. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek. Godzina 17, oficjalnie ogłaszamy start weekendu. Rzućcie wszystko, co macie, pójdźcie do najbliższego sklepu monopolowego, do barku, jeśli macie dobrze zaopatrzony. Jeśli coś pędzicie, to pędźcie szybciej i rozpocznijcie konsumpcję. A my, słuchajcie, chcemy się pochwalić, że ten etap pracy właśnie zakończyliśmy. Tak. Nie bardzo profesjonalnie, ale... To jest rozwiązanie tymczasowe, żeby
używać to, co mamy, nie spędzić na to kasy, bo nie wiemy, jak długo to zostanie, ale żeby jakoś dało się na to patrzeć. Tak. Najważniejsze, słuchajcie, że okna funkcjonują, że jest odczuwalne ciepło, naprawdę. Te kawałki jeszcze usuniemy. One podpierają, one po prostu podpierają tutaj tą płytę, dociskają, żeby ona tam dobrze klej złapał. Później myślę, że rano, czy dzisiaj wieczór je usuniemy i będzie spoko. No, ewentualnie można to jeszcze pomalować, ale to już może jak wiosną będziemy, albo latem jak będziemy. Teraz raczej nie zdążymy. Ale te kawałki już zostają, bo tu by była dziura bez nich. No. Tak, a teraz jest mniej więcej równo. To jest styrodur i nawet pewnie będzie pełnić funkcję dodatkowego ocieplenia. Tak. Może jeszcze położymy jakiś tam kawałek tkaniny, czy jakiś obrusik, czy coś takiego. Byle nie świeczki, żeby nie przepaliło ramek. Tak. Słuchajcie, my się żegnamy z wami. Jeszcze raz Adeli bardzo dziękujemy za podesłanie tej paczki niespodzianka. Wszystko bardzo smaczne. A jak znajdziemy te nasze części, to spróbujemy kiedyś zamontować, tak, i ustalić i zobaczymy, czy to wszystko działa tak, jak powinno. A wam wszystkim dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za łapki w górę, które zostawiacie pod naszymi filmami, dziękujemy za te wszystkie miłe komentarze. Jesteście wyrozumiali i to się liczy. Nie jesteście znudzeni, to znaczy są wyjątki, ale nie każde, a jeśli chodzi o deskę klozetową i kibel, no to już było montowane i już to chyba pokazywaliśmy, więc tam można się parę odcinków do tyłu. Tylko testów nie pokazywaliśmy. No, testów raczej nie będziemy pokazywać. Ale wiecie, o co chodzi, także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pa. Pa.